problem w sobie. Trzeba sobie pomagać ręką. Przy otwieraniu. Tu jeszcze boczek niezłożony, bo wkładałem short shiftera. I powiem wam tak, no short shifter daje radę sobie. Daje sobie radę, a też zdanie. Jest bardzo poprawiona funkcja wrzucania biegów po prostu, bo tutaj ten ruch jest bardzo króciutki. I po prostu jeździ się jakbym jeździł, nie wiem, go-kartem jakimś. Naprawdę, to jest krótki, szybki ruch. Trochę się ciężej może wrzuca, ale minimalnie. To nie jest jakiś duży opór. Jest to bardzo sztywno, na pewno. Jakbym miał zrobić to drugi raz, ten montaż short shiftera, to na pewno bym to uczynił. Bo jedzie się bardzo dynamicznie. Także polecam wam. Jak ktoś się boryka z długim ruchem i mu to przeszkadza, to short shifter bardzo to usprawnia. Dobra, teraz wyjeżdżamy. Ktoś mnie bardzo zastawił z tyłu. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu. Jedzie coś. Dobra, wyjeżdżamy. Muszę sobie chyba dokupić jakiś tu uchwyt, żeby nagrywać to wszystko. Jazdę sabem. Żeby nie trzymać w ręce aparatu, bo teraz trzymam wszystko w ręce. Jak coś, to nie skrzypi mi. Tylko gdzieś tam BMC z tyłu. Chyba hamulce mu skrzypią. Tu mam pierwszą wersję radia ICM1, ale wymieniam sobie na ICM3 i przerobiłem ICM3 na Androida. Pokażę w najbliższym filmiku. Może nie sposób przerabiania radia na Androida, bo przeróbkę na Androida wziąłem sobie po prostu z zagranicznego kanału. Gdzieś tam na YouTubie ktoś pokazywał, jak przerabiać na ICM3, czyli tutaj z nawigacją po prostu. A ja może pokażę montaż w ogóle tego radia z Androidem i pokażę, jak podłączyć radio z Androidem pod ten przycisk, czyli ten przycisk, który jest pusty. Wykorzystam go do montażu, do włączania radia. Jazda w Warszawie, same korki. Wyjechałem sobie teraz na Most Południowy, gdzie będziemy mogli się trochę rozpędzić, żeby pokazać, jak działa short shifter w trasie. Mam teraz zapięty czwarty bieg, teraz piąteczka będzie. Teraz szósteczka. Ograniczenie do 100. Wolę nie przyspieszać, bo mogą gdzieś stać, a szkoda stracić kilkaset złotych, zwłaszcza przy tych wysokich karach, co teraz obowiązują. Zredukujemy do piątki. Weźmy sobie, przyspieszmy, czwóreczka. Piątka. Więc tak to wchodzi właśnie. Według mnie bardzo przydatna rzecz. Short shifterek zamontowany.
No jazda Saabem jest o wiele przyjemniejsza niż w poprzednim.